Witcher. No, a Welch, prezentacja gry Dungeon, Dragons, Baldur's Gate jest. Ten gra to jest typu nie widać nieba i czas studni. Nazwa gry oznacza lochy, ten, no i smoki, Baldura, wrota. No i pierwszy błąd, co widzicie, to jest taki duch myszki, no ale nie przejmujemy się tym, bierzemy nowa gra. O, tu taki Abdel, Halen, Adelia, ale nie bierzemy takich, bo to są takie suchodupce i bierzemy, no, robimy płeć, bierzemy wiadomo mężczyznę, ale który? To, o, oto mężczyzna, no, to bierzemy, o, to taki łysy i zły, pewno zły, dlatego że wyłysiał. No, no, taki zły. Tu taki młody, kudłaty rycerz, tu taki kret, krasnoludek, zarośnięty broda, o, tu jakaś dziewczyna jakaś, o, tu jakiś skwaszeniec, o, taki zamyślony rycerz, o, taki dziwak z farbą na rycu, o, tu taki kapelusznik, taki zamyślony, o, tu kolejny jakiś skwaszeniec, o, tu taki webtok, głupi, o, taki czepiec, topór, o, tu kolejny skwaszeniec, nie mogę. O, tu taki łuczarz, celuje se w nas chyba. Tu taki porywczo opanowany łysiak. No, ale taki niebieski jakiś malunek ma. O, kolejny jakby chorobę psychiczną jakąś miał. O, tu taki stary dziad, Żyd. O, tu taki brodarz. O, tu kolejny jakiś, wymachuje rękami jakiś wiedźmak. O, kolejny... Ajajaj. Nie wiem, chyba nie będę brał, bo tu widzicie takie... O, tu kolejny łysiak. Nie biorę łysiaków. O, tu taki jakiś siwy rys ma groźny, ale... O, tu taki murzyn. O, nie, no przewijamy, bo chyba nie bierzmy takich głupów. Bierzemy chyba tego kapelusznika se wezmę. O, tu rasa, oczywiście bierzemy sobie półkork. Co jest? Jak to? Bierzemy półkork, wiadomo. O, no. Aj, mało. To tyle, aj, widzicie. Tyle, to widać. Jak macie grę nieoryginalną, to tylko tyle macie. No ale... weźmiecie se może... Widzicie, to jest taki błąd właśnie taki jest, że taki nie wszystkich macie. No. O, tutaj widzicie, nieoryginalna gra to tylko 4 klasy są. U mnie w szkole to są jest 6 aż jest. No człowiek, o, to widzicie, że jest oryginalna gra. Wszystkie klasy... Ajajaj. Tylko te, widzicie, to jest teraz nie można zdecydować. Więc... Jakiś, widzicie, paladin, jakiś kapłan, druidziak, magik, złodziejek, bard, czarownik, miś, barbarzyńca. No, bierzemy, nie bierzemy tego misia, tylko bierzemy tego barda. O, co? Nie. O, już kończę. No, bierzemy, o, błazen. No, on ma takie, widzicie, priorytety. Wady, zalety. No, charakter to byle co, zawsze bierzemy. No i tutaj... No, bierzemy. Nie wiem. O, aj, ten guzik nie działa już. Usuwamy na maksimum to. Tutaj dodajemy na siłę, bo wiadomo, że błazen to musi być silny. Bo to jest najlepsza klasa, wszystkim polecam. Jak chcecie dobrze grać, to weźcie błazna, to wtedy wszystko wygracie. Umiejętności... Ej... Ja za bardzo nie wiem, co to znaczy, ale weźmiemy halabarda. Widzicie, bo to wzięliśmy barda, to dlatego jest halabarda. Bo to właśnie znaczy, że dla niego jest ta broń. Nie wiem do końca, tu można dwuręczno, ale to jest chyba taki muzyk, to jest taki, gracie sobie takie piosenki, można sobie grać. Bo wiadomo, bardzo na przykład taki wygląd. Aj, taki jak baba wygląda. Bierzemy niebieską czubricę.
Blady musi być. Czerwony kaftan. Jak ten komunist z gry Dink Mały Las, pamiętacie? Ćwok Mały Las. Tutaj mal. Nie, nie bierzemy. Imię oczywiście. Big Wand. No, no. Big Wand. O. No. No i klikamy. Akceptujemy. No taka czytanka. No ale nie czytajcie tego, bo to tylko zaśniecie przy tym. No, o, widzicie, to jest nasz taki. O, idziemy se. Ładny świat jest. Ładna grafika. Po polsku, nie po jakimś auzońsku, bo ja nie umiem nic. Czekajcie. No. No, o, tu tak kolorowych mamy. A, wyciera. Idziemy teraz do takiego stryja. No i tu to pierwsze zobaczycie, to przyjdzie do was taka baba. I ją to od razu możecie wyrzucić. Klikacie ostatnie. O. To jest durna Imoen. No, idziemy do naszego stryja. Tu mamy taki, będziecie mieli taki długi film. On nam coś tam mówi, no wiecie, nie wiem. No ale gra ma tryb wielu graczy, więc jak to co ma kolegę, to może sobie pograć. Ja zawsze gram z moimi ludźmi. No i możecie się razem pobawić, na przykład zabijać wszystkich i wszystko zobaczyć. Możecie sobie własne ludki zrobić, własne rejce i się dobrze wczuć. Możecie mi nie wierzyć, ale to tak jest serio. Wait, there is something wrong. We are in an ambush. Prepare yourself. O. Oni będą chcieli nas zabić i tutaj będziemy musieli szybko uciekać, bo tu będą takie blicy, czary, błyskawice. No i będziecie musieli tak szybko uciec, jak możecie. I szybko klikacie w dół, to on wtedy będzie uciekał wam. Aj. Szybko. Oni wtedy zabiją nam stryja, nie da się go uratować. Bo jeszcze nie mamy dobrych broni, ale jak dostaniemy tą halabardę, to będziemy mogli grać i oni wtedy będą tak się zaczarowani, będą tak usypiać, bo to tak usypia, to jest takie. Jakieś oglądam taki film, gdzie usypiali takim, grali na takiej halabardzie właśnie. Ciekawe, czy jest halabłazen. No. Zaraz się, znaczy, zaraz w momencie się zaczyna gra. Pomijamy. Aj, biciar, tu na nim. O. Uciek, uciek. O, jeszcze ten dumpy. Uciekamy szybko, nie gadamy z nimi. Bo widzicie, Imoen oznacza kłopoty. Klikamy to. Pierwsze. Aj, ona się. Ajajaj, widzicie. Ona tak nam podskakuje. No, z Dumpim to nie gadamy. I musimy ją zabić. Ale najpierw bierzemy od niej te picie. Bo wiadomo, w tej grze trzeba pić, bo kto nie pije, no, to wiecie. Łopatę bierzemy od niej, ona ma taką łopatę mocną. No i potem ją zabijamy. Co prawda, nie halabardą, tylko takim pałągiem. Po czubrycie dostanie, to już nie będzie ruszać. No. No, uspokoiliśmy ją. Już teraz nie będzie nam przeszkadzała. Ładne widoki, lasy rozległe, duża realistyczność, można się wczuć. Tutaj. Przecież nie. O, tu przeciwnicy zakradają się. Czekajcie, nie widzą nas, widzicie, nie widzą nas, bo jesteśmy nie, tak jakby niewidoczność mamy. Teraz taki kras i Monteron, więc bierzemy pałąk, ich szybko pałujemy, po czublicy dostaną to. Aj, no, o, ajajaj, widzicie, łatwo umrzeć na początku, jak stryja wam nie zabiją, teraz też łatwo umrzeć, to jest bardzo trudna gra, więc uważajcie w niej na siebie, idę już,
będę grał teraz i trochę zobaczę, jak to się gra, ale teraz to idę. Żegnam się z wami, uważajcie na siebie, awe.